Trafiłem niedawno na Banggood na promocję lampy LED z Bluetoothem, z RGB, z opcją ściemniania. I córka wyraziła zainteresowanie. Co prawda niedawno jej kupiłem LEDowy plafon, ale tutaj RGB plus bajery, pilot jej się przyda, a ten jej plafon wykorzystam w kuchni. Jak widać, mamy kawał lampy, instrukcje, kołeczki mocujące i samą lampę. Trochę widać kabelki, prześwitują. Wygląda na to, że tutaj będą miejsca na kołeczki, a tutaj miejsce na przepuszczenie czego? A, kabla zasilającego z sufitu. Dobra, głośniczek plus kabelki. Dobra, tu jest elektronika od głośnika. Natomiast sam głośnik jest tutaj. I tutaj jest taki pilot. A nawet można nim sterować muzyką. Jak widać, dostępna jest aplikacja do sterowania RGB. Z jednej strony nie chciałem w środku tygodnia wiercić, ale z drugiej chciałem lampę wypróbować, dlatego podłączyłem ją przez stary przedłużacz. I tutaj mały test. Mamy pilota. Możemy wyłączyć, włączyć. Dobra, włączamy po kolei. Mamy funkcję ściemniania, ale to trzeba się naklikać. Mam nadzieję, że efekt będzie widoczny. No dobra, coś tam widać. A nie, przytrzymanie przycisku też działa. Mam nadzieję, że to będzie uchwycone w aparacie. No dobra. Poniżej mamy przyciski do sterowania multimediami. Jak podłączymy telefon przez Bluetootha, mamy przycisk RGB. I tutaj co wciśnięcie, to zmiana koloru. Są też jakieś funkcje mrugania. Dla każdego z trzech kolorów. O, i tu mamy syreny policyjne. Tu w ogóle jakieś stroboskopy. Pewnie w praktyce się tego nie będzie używać. A sporo tego jest. I tutaj mamy opcje zmiany barwy światła. A. Dobra. Podobnie jak sterowanie jasnością.
Czyli albo ocieplamy barwę, albo ochładzamy. Dobra, przytrzymanie działa i w drugą stronę. Dobra, przycisk mode. Mamy jasne. Mamy jasne, zimne, zimne, przyciemnione. Tu jeszcze jakieś, tu ciepłe. To są jakieś predefiniowane. Albo zimna barwa, albo neutralna, albo ciepła. Dobra. Do lampy mamy aplikację e-Link. Dobra, mam nadzieję, że teraz aparat chwyci. Możemy włączyć. Dobra, widać, że reaguje z opóźnieniem czasami. Dobra, czyli regulacja jasności. Poszczególne kolory. Chociaż tutaj teraz kliknąłem na żółty, ale to jest taki bardziej limonkowy. No, zielony to już jest bliżej zielonego. Błękitny jak cię mogę. Fioletowy to bardziej mi przypomina niebieski. Różowy też tak wpada w fiolet. I tutaj jak sobie jeździmy po tym kole kolorów, to z opóźnieniem, ale jakaś reakcja jest. Dobra, to mamy pierwszy ekran w aplikacji. Kolejne tutaj funkcje predefiniowane. I też możemy oprócz barwy regulować jasność. Jeszcze temperaturę barwową. Dość fajnie to działa. Muzyka. To możemy bezpośrednio stąd puszczać muzykę na wbudowany głośnik. Mamy jakieś efekty. Pewnie podobnie tutaj do tego trybu mode z pilota. Stroboskopy. Nie wiem, czy to by w trybie tym, jakby muzykę puszczał, to faktycznie by w rytm muzyki coś się błyskało. Ale nie chcę puszczać muzyki, bo zaraz roszczenia z YouTube'a, prawa autorskie. Dobra. Co też jest fajne, że można ustawić timer, a także alarmy w tym, w głośniku, żeby lampa służyła jako budzik. No. Tak samo można ustawić włączanie i wyłączanie muzyki i światła i trzecia funkcja alarm. Że jak zamontuję na suficie, to jeszcze sprawdzę, jak to faktycznie jasno świeci względem tego plafonu, który jest aktualnie.
Przez szybkie wyłączenie i włączenie włącznika zmienia się tryb świecenia. Dobra, zimny, ciepły. Zimny, ale chyba lekko ciemniejszy. Dobra, mamy to światło. Bezpośrednio pod nim mamy 140 luksów. Dobra, teraz nic się nie zmieniło. Teraz załapało, że cieplejsza barwa. Ale natężenie pokazuje takie samo. Porównamy sobie jasność poszczególnych świateł w domu. Tutaj w salonie mam taką lampę. Dwie żarówki E14. Mocniejsze, dwie słabsze. Teraz palą się cztery. A miernik w telefonie skacze. No tak około 20 luksów pokazuje. Zostawiamy dwie te cieplejsze. No mamy tyle, max 10 luksów. Teraz pokazuję tyle. Nie wiem, czemu po ściemnieniu ekranu pokazuje więcej, także wiarygodność tego pomiaru jest niewielka. No ale dobra, załóżmy, że mierzymy, jak ekran świeci. Dobra, tutaj mamy taki plafonik z czujnikiem ruchu, 18-watowy. No i to już pokazuje stale. Tam 116 luksów. Na dworze jest ciemno. Widać, ten też się zapalił na ruch. Sprawdzimy powtarzalność. Dobra, pokazuję 130, ale jeszcze tamten nie zgasł. A może faktycznie są różnice jasne w sile świecenia. Dobra, tutaj mamy taki plafonik LEDowy. Też na podłodze bezpośrednio pod nim. No i tu ponad 200 luksów. I faktycznie ta lampa ma bodajże 28 W. Dobra, tutaj mamy z motylkami czy tam pszczółkami lampę. Jedna słaba lampa. To tam 8 luksów. Kolejne dwie tylko świecą na boki. 30 parę luksów.